Dzień dobry Państwu, serdecznie witamy na otwarciu wystawy Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Ta wystawa została przygotowana w stulecie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wystawa ta, którą będziemy prezentować w naszej bibliotece aż do 30 czerwca, w naszej autorskiej galerii Hall, składa się z trzech części. Każda z tych części ma swoje znaczenie i dla ochotniczych straży pożarnych, i dla nas, dla biblioteki. Ta wystawa jest przede wszystkim pokazaniem tego, że Ochotnicza Straż Pożarna ma swoją historię, niezwykle ciekawą i bogatą. Zatem, te wszystkie książki, które będzie można na tej wystawie zobaczyć, które dokumentują historię Ochotniczych Straży Pożarnych, mogą być taką oto właśnie refleksją. Że to ważna rzecz w dziejach. W historii Rzeczypospolitej Polskiej. Ta działalność ochotniczych straży pożarnych, która chociaż obchodzi dzisiaj stulecie, wcale nie zaczęła się 100 lat temu, a dużo, dużo wcześniej. Drugą częścią tej wystawy są prace najmłodszych, czyli prace dzieci. Uczniów szkół województwa lubelskiego po kłosie ogólnopolskiego strażackiego konkursu plastycznego. To też bardzo interesujący element tej wystawy, pokazujący, że najmłodsi włączają się w tę pamięć historyczną o działalności ochotniczych straży pożarnych i myślą o tym w kontekście przyszłości. A trzecia część tej wystawy to dokumenty i przedmioty. Dokumenty archiwalne i przedmioty strażnicze ze zbiorów młodszego brygadiera w stanie spoczynku Mirosława Walickiego, wieloletniego komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzeniu Podlaskim, organizatora Izby Tradycji Pożarniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzeniu Podlaskim, a dla nas Bibliotec, biblioteki wojewódzkiej imienia Hieronimą Ubacińskiego jeszcze jedna. Funkcja jest tutaj istotna, bo toż przecież nasz kolega z pracy. Szanowni Państwo! O powitanie poproszę za chwilę pana dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łukacińskiego w Lublinie, pana Tadeusza Sławeckiego, który dzisiaj występuje ponadto jako wiceprezes zarządu oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie i członek zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. A teraz pozwolę sobie przywitać naszych gości. Pana Grzegorza Szyszko, dyrektora oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Lublinie. Dzień dobry. I pana Dariusza Gawlika, człowieka od konkursu, który wiele lat, a konkurs ma już ponad 30-letnią tradycję. Sprawia, że prace naszych najmłodszych są tak licznie reprezentowane na tym konkursie. Prezentowane nie tylko lokalnie, ale również w ogólnopolskich różnych pokazach, pokazach wystawowych. Pan Dariusz Gawlik również jest pracownikiem Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie. Panie dyrektorze, poproszę pana o głos. Bardzo dziękuję. Druchni i druchowie, bo tak się w związku mówi, koleżanki i koledzy. Szanowni Państwo, oczywiście ze względów pandemicznych dzisiaj tylko symboliczne są reprezentacje, zarówno tych, którzy mają jubileusz, jak i tych, którzy chcieliby uczestniczyć w otwarciu wystawy. Nie, nie prosiliśmy nauczycieli, nie prosiliśmy laureatów, bo nam by się tutaj zrobiło Kilkadziesiąt osób, a jednak, mimo że są pewne poluzowania, staramy się trzymać określony standard. Moi drodzy, mimo tego, że działamy pod tym rygorem sanitarnym, w piątek organizowaliśmy uroczystość związaną z Tygodniem Bibliotek, za którą jeszcze raz serdecznie dziękuję, międzynarodową. A dzisiaj chcemy pochylić się nad historią, historią związku, który, jak tutaj powiedziano, oficjalnie powstał dwa lata po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1903, 1921 roku, ale wcześniej. Hmm, ta Straż Ogniowa, bo tak to się nazywało, w naszym województwie ma o wiele większe tradycje. Najstarszą jednostką, według dokumentów, jest jednostka w Łęcznej, która ma ponad 160 lat. Tam są dwie daty różne, ale to jest 160 lat. Mamy kilkanaście jednostek, które mają 130, 140, 120, a 100 latek to już napęczki. Oczywiście one powstawały te jednostki w różnych konfiguracjach. Najczęściej zakładali je światli właściciele ziemscy, Proboszczowie. I myślę, że warto sięgnąć do tej historii, bo ta dewiza Bogu na chwałę, ludziom na ratunek, ona nie jest tylko teraz tą dewizą, ale ona towarzyszyła przez całe dziesięciolecia. Zresztą niedawno do Łopiennika w powiecie Krasnostawskim sprowadzono relikwie patrona w strażaków, świętego Floriana. Zresztą relikwie dostać męczennika, który był z kołem z kamieniem u szyi, w rzece, no to nie jest łatwo, ale mamy je w Krakowie, mamy tutaj na Lubelszczyźnie, właśnie w łopienniku. Nie znam tej historii, jak one tu trafiły, ale też taką ciekawostkę warto wiedzieć. Proszę Państwa, jeśli chodzi o naszych bohaterów. Wiele nazwisk w historii. Warto zapamiętać chociażby Bolesław Chomicz, którego jedno z najwyższych odznaczeń, medal Bolesława Chomicza, jest najwyższym wyróżnieniem związkowym, oprócz Złotego Krzyża Zasługi, Tuliszewski. I całe dziesiątki osób, które byli przede wszystkim patriotami, którzy dawali dowód swojego przywiązania do ojczyzny, patriotyzmu. Ja przytoczę tylko jeden, jedno takie zdarzenie. Miałem honor spotykać się, pracując jeszcze na Szucha, z ludźmi, którzy przeżyli katargę na Szucha. I kiedyś do mnie przyszła taka kobieta, która mówiła, że jej ojciec był szefem tej straży ogniowej atakowanej Warszawy. I on został przez niemców aresztowany i prawdopodobnie. Porwał się na przesłuchującego oficera. Oczywiście Niemcy go zabili, zakatowali. Oczywiście rodzinie oddano prochy, że skremowane względów sanitarnych i tak dalej. ale to pokazuje, jak ci ludzie nie ewakuowali się z Warszawy, nie uciekali. Wiernie trwał przy prezydencie Starzyńskim i pozostał wiernym do końca. Proszę Państwa, tam na tej skromnej wystawie ze zbiorów Druha Mirka, który jest regionalistą, pasjonatem, mam nadzieję, że w bibliotece też trochę zostawisz nam ciekawych pamiątek, pokazuje, że w okresie zarówno międzywojennym straż włączyła się w to odbudowę ojczyzny. Powstało wiele domów strażaka, między innymi obecna siedziba. Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, która jest przy ulicy Strażackiej, to jest siedziba Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i ten budynek został zbudowany ze składek strażaków. Jest tutaj jeden z druhów z Komisji Historycznej, który nawet dotarł w Archiwum Państwowym, ile która jednostka Złotych Polskich dawała na budowę. To wszystko powstało w okresie jak nasza biblioteka. Ludzie wierzyli w odradzające się państwo polskie, służyli, pracowali i okres okupacji. Bardzo też tam pokazane, że to było jedno z nielicznych stowarzyszeń, które działało w okresie okupacji. Niemcy nie przez sympatię to robili, tylko po prostu straż była im potrzebna, bo trzeba było coś ratować, trzeba było coś przewieźć, coś zabezpieczyć, ale za to dostawali legitymację. Tam chyba w tych zbiorach jest jedna legitymacja, którą Niemcy wydawali, co pozwalało na swobodne przemieszczanie się i na swobodne spotykanie się, co w okresie okupacji miało dla patriotów niezmierne, nie, bardzo, bardzo ważne znaczenie, duże znaczenie. Mogli się legalnie spotykać, i warto o tych ludziach mówić. Moi drodzy, to nie jest problem mój, komendanta, tylko każdy z was siedzący tu na sali, w swojej rodzinie ma kogoś, kto albo był, albo tworzył, albo działał. To jest. Największe w tej chwili stowarzyszenie, bo my nie jesteśmy żadną organizacją ani paramilitarną, ani tak dalej, to jest stowarzyszenie. Ja zawsze to porównuję z naszą biblioteką. Wypożyczanie, działalność ratownictwa ogniowego, PPOSZ, jest podstawową sprawą, i ona zostanie, tak jak u nas wypożyczanie książek. Ale wiele innych działań straże podejmują: kulturalnych, Pracy z młodzieżą, współpracy, orkiestry Dente, służba przy Grobie Pańskim. Przecież w okresie tak zwanego minionego systemu, no kto przy Grobie Pańskim w kościele służył, kto ochraniał procesję Bożego Ciała? No starzacy. Trzeba o tym pamiętać. Bo tak, dzisiaj wszyscy, wszyscy tak jakoś tak zapominają o pewnych sprawach. To była jedyna formacja, która współpracowała z Kościołem Katolickim oficjalnie. O tym trzeba też przypomnieć. I dlatego poprosiłem tutaj na moich współpracowników, żeby przynajmniej zasygnalizować, żeby dać pokłon tym, którzy tworzyli. Oczywiście narażali życie. Moglibyśmy przytoczyć statystyki, ile tysięcy osób zginęło w czasie akcji ratowniczej, ale jednocześnie dzisiaj. Straż ma inne oblicze. I o to bym poprosił druha doktora komendanta yy, Szyszkę, który powie o tym, czym jest Ochotnicza Straż dzisiaj w naszym województwie. Proszę Państwa, ja tylko daję dwie statystyki. Mówiłem to w programie telewizyjnym. Jeśli była ta powódź na Opolszczyźnie, Wilkowie, Państwowa Straż Pożarna... Mogła dać maksymalnie około 200-240 funkcjonariuszy do noszenia worków z piaskiem, ewakuacji i tak dalej. Strażacy dawali od 2 do 3 tysięcy dziennie pomocników ochotników. Że jeśli dzisiaj jedziemy, to pamiętajmy, że Ochotnicza Straż Pożarna, jeśli będzie burza, jeśli jest wypadek, jest najpierwsza, bo od Ośrodka miejskiego, dojechać na miejsce wypadku, te 15-20 minut mija. Oni już są z piłą, którą to drzewo przecinają, z nożycami, które rozcinają samochód. Właśnie to są te inne działania ratownicze straży. I chciałbym właśnie, żebyśmy spojrzeli co nieco na ten straż inaczej. Proszę Państwa, żeby dzisiaj dostać się do straży, a jest sporo kobiet, mają piękne kapelusiki, trzeba przejść oficjalne nie tylko badania lekarskie ale sprawnościowe ale w komorze dymowej żeby wiedzieć jak się zachować w określonej sytuacji w określonych warunkach i tu patrzę na panie chcę powiedzieć że dziewczyny lepiej znoszą tutaj zamknięcie w komorze dymowej jeżeli niektórzy wielcy chłopcy którzy uciekają nie, da, nie dają rady nie wytrzymują w tym wszystkim także kobiety są straży się bardzo dobrze z, Sprawują i zresztą widzieliście wiele przykładów kobiet, które podejmowały określone działania ratownicze. I to jest też, niektórzy sobie w strażach zrobili sposób na, na życie, na spędzanie wolnego czasu. Jest taka drużyna koło Międzyrzeca. Tam była szczególnie spłynęła z pracy z młodzieżą. Cała ta młodzież z miasta Międzyrzec, różna młodzież, swoją pracę wychowawczą robiła wokół Straży Pożarnej. On, przywdziewając mundur, no, czuje się bardziej wyróżniony, czuje się dowartościowany. Ten mundur powoduje, że często staje się lepszym. I moi drodzy, w akcjach ratowniczych ja bezpośrednio nie biorę udziału, ale jestem już 20 lat prezesem. I jeszcze raz niech ta wystawa będzie szacunkiem dla pokoleń, które budowały, tworzyły dla dobra Polski ten straż. Był to ruch polski, ruch patriotyczny, co jest też bardzo ważne. I jeszcze jeden element, rysuneczki. Rysuneczki. My organizujemy rokrocznie konkursy Młodzież zapobiega pożarom. Teraz będzie konkurs. Młodzieżowych drużyn pożarniczych w Parczewie. I dzisiaj chcę państwu pokazać część rysunków dzieci, które jako nie widzą pracę strażaka. Moi drodzy, również za gdy nie było COVID-u organizowaliśmy obozy młodzieżowych drużyn pożarniczych. Bardzo sobie chwalili, bo oni zdobywali sprawności, oni zdobywali umiejętności z ratownictwa. Oni mieli bardzo dużo zajęć i nie rzucali dżemem po namiocie, tylko po prostu mieli zorganizowany i musztrę i wszystko, więc po takim, przy... pojechał chłopiec, wychodził mężczyzna, umiejąc udzielić pierwszej pomocy, umiejąc zrobić opatrunek i tak dalej, i tak dalej. To jest coś, co się umiejętności każdemu z nas przydadzą. Ja jeszcze od czasu właśnie chłopięcych lat potrafię żółwiowy, występujący patronek zrobić na łokciu. Więc to się nauczyłem w młodości to to pozostaje. Trochę się rozgadałem, ale myślę, żebyśmy troszkę inaczej spojrzeli. I teraz kończąc, cieszę się, że jest pani Bożena. Ogłosiliśmy w tym roku wyjątkowy jeden element konkursu Książka Roku na monografię Straży Pożarnych. Bo wielu druhów, wielu strażaków pisze wspomnienia, pisze kroniki do szuflady. Jest jubileusz straży, jest tam powiedzmy stulecie, no zrobią tą kronikę i stulecie minie, oni to do szuflady. I no to dla nas są to cenne informacje o naszych przodkach, o tym jak wieś wyglądała, jak kto to tworzył, jak wyglądała współpraca z tutaj organizatorami, jak to wyglądało w okresie okupacji. Tak jak mówiłem, wielu strażaków poniosło ofiary. I chcieliśmy te najcenniejsze publikacje, no możemy nagrodzić jedno dwie. Natomiast to przekazy do działu regionalnego, żeby mogli inni korzystać. Jeszcze raz bardzo dziękuję za udział. Może kiedyś pomyślimy tu o jakiś pokazach, o jakimś czymś, jak się troszeczkę będziemy lepiej i bezpieczniej czuli, bo mamy też dużo do pokazania, proszę Państwa, ale o tym, czym jest dzisiaj Stra Ochotnicza Straż Pożarna, bo o Państwowej mówiliśmy u Pani Ewy w programie, był tutaj Zastępca Komendanta Wojewódzkiego i oczywiście te dwie formacje ze sobą współpracują, bo one muszą ze sobą współpracować, to nie ma Także, że jedni sobie, drudzy sobie. I w tej chwili poproszę pana doktora Grzegorza Szyszkę o tym, żeby nam troszkę powiedział o tym, jak wygląda dzisiaj straż. A później poprosiłbym drucha Mirosława Walickiego o to, żeby nam powiedział, co on na tej wystawie zgromadził. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Witam serdecznie, dzień dobry Państwu. Myślę, że druh prezes... Już bardzo dużo powiedział, a jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj możemy się spotkać w machu Biblioteki Łopacińskiego w Lublinie i rozpocząć nasze świętowanie stulecia Związku. Bardzo podniosły dla nas okres. Ubolewamy, że dzieje się to w okresie pandemii, że nie mamy okazji jako ochotnicy, starzacy ochotnicy pokazać się na zewnątrz, na pewno pomogłoby to zrozumieć, czym zajmują się Ochotnicze Straży Pożarne, jak żyją, jak działają i co wykonują dla społeczeństwa, jak ważnym czynnikiem, częścią społeczeństwa są Ochotnicze Straże Pożarne w naszym kraju. Tak jak już pan dyrektor powiedział, niektóre jednostki w naszym województwie mają ponad 100 lat. E, bardzo trudny okres, który przeszliśmy razem z tymi e, wszystkimi jednostkami. Druga wojna światowa, czasy e, komunizmu. E, nie było to proste. Związek przeżywał swoje wzloty i upadki. Jednak dzisiaj możemy się spotkać i świętować stulecie Związku Ochotniczej Straży Pożarnych. Jest to zasługą. Wszystkich członków, którzy nie poddawali się, wiedzieli, że ma to swój cel i wiedzieli, że kiedyś się to przyda i pokaże tym najmłodszym, że warto jest działać dla społeczeństwa, żeby takie zasługi można było odnosić. W dniu dzisiejszym Związek Ochotniczych Straży Pożarnych to 700 tysięcy członków w całym kraju druhów, strażaków, druchen, druchów strażaków ochotników, działających w stowarzyszeniach Ochotnicza Straż Pożarna. W naszym województwie jest to 1700 jednostek, 60 tysięcy członków czy 400 młodzieżowych drużyn pożarniczych. Dzisiaj mamy taki burzliwy okres, jeżeli chodzi o przepisy, i jedną z tych dyskusji jest. Zapis, że młodzieżowa drużyna to jest od 12 do 18 lat. I szanowni Państwo, zastanawiamy się, czy w ogóle tą najniższą datę podawać, bo tak dzieci są zainteresowane już od przedszkola, że mamy bardzo wiele drużyn dziecięcych, już od siódmego bywają drużyny, gdzie od czwartego roku życia rodzice chcą, żeby te dzieci uczestniczyły w tym życiu straży pożarnej, ochotniczej straży pożarnej, brały udział w zawodach. Mamy okres pandemii w tej chwili i nawet na zawody mamy tak wielki nacisk, żeby zawody wojewódzkie zorganizować, o tym co już mówił drugi prezes, że będziemy zmuszeni 22 czerwca w Palczewie organizujemy wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze dla młodzieżowych drużyn pożarniczej. Pożarniczych według regulaminu CTF-u, międzynarodowej organizacji, ponieważ muszą się te drużyny przygotować do olimpiady, która będzie w Słowenii w przyszłym roku. Także uczestniczymy jako związek również w tym życiu międzynarodowym i w życiu krajowym, w życiu oświatowym, w każdej części naszego, naszego społeczeństwa. Czym jest ochotnicza straż pożarna w dniu dzisiejszym? Uważam, że przede wszystkim częścią społeczeństwa. Ona powstała ze społeczeństwa i jest tą częścią w dalszym ciągu. Niejednokrotnie na małej wsi to nie jest tylko jednostka niosąca pomoc w trudnych sytuacjach, w przypadku pożaru czy wypadku. Niejednokrotnie jest ona pierwsza na miejscu zdarzenia. Niejednokrotnie jest jedyną w tej miejscowości, która może nieść pomoc, która może pomóc temu społeczeństwu. To jest to najważniejsze w tej jednostce Straży Pożarnej, że nikt tu nie pyta, czy zostanie mu to zapłacone, jakoś wy, wynagrodzone, wyrównane, tylko każdy, w przypadku potrzeby, każdy strażak ochotnik jest zdolny do tego, żeby pójść i pomóc temu drugiemu człowiekowi, który potrzebuje pomocy. Ochotnicze Straże Pożarne działają charytatywnie, działają na rzecz. Pogorzelców na rzecz różnego rodzaju zbiórek. Działają z młodzieżą, działają kulturalnie z orkiestrami. Mamy w województwie około 20 orkiestr, Ochotniczych Straży Pożarnych, gdzie młodzież kształcona jest muzycznie. Jest wiele miejsc, w których te Ochotnicze Straże Pożarne mogłyby działać i się wykazać. Ta działalność z młodzieżą przejawia się również tym, tym konkursem, który, który dzisiaj podsumowujemy. Ogólnopolski strażacki konkurs plastyczny. Szanowni Państwo, w bieżącym roku wpłynęło w eliminacjach wojewódzkich 366 prac. Dosyć sporo jak na nasze województwo. Co roku jest to więcej. Cieszy nas to, że młodzież chce w tym uczestniczyć i z takim zaangażowaniem do tego podchodzi. Część prac zostało wybranych do eliminacji krajowych, do eliminacji centralnych w zarządzie głównym Związku Ochotniczej Straży Pożarnych w Warszawie. I tak jedna praca w trzeciej grupie wiekowej, to są klasy 5-8, zajęła pierwsze miejsce w kraju. Trzy prace w drugiej grupie wiekowej, to jest w klasie 1-4, zostały wyróżnione, oraz jedna praca w piątej grupie wiekowej, w klasie dorosłych, zajęła trzecie miejsce. Województwo lubelskie stanowi dosyć dużą część tego konkursu. Co roku bierzemy udział w konkursie. Mamy w kraju jedną z większych liczb jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, dlatego ta nasza działalność od zarania dziejów jest ważna dla całego kraju i zawsze w kraju podkreślają, że w województwie lubelskim są te jednostki, które od samego początku działają w związku, chcą coś zrobić, żeby ten związek istniał, działają na rzecz e, społeczeństwa. Cieszy mnie, tu mnie, że w tak trudnym okresie, w okresie pandemii mogliśmy Tutaj w machu biblioteki podsumować nasz konkurs bardziej doniośle. Myślę, że materiały pozyskane z tego dzisiejszego spotkania na pewno będą propagowały pożarnictwo, ochotniczą straż pożarną, działalność Związku Ochotniczych Pożarnych i tą stuletnią tradycję, którą na dzień dzisiejszy Związek już posiada, a myślę, że na kolejne... 100 lat też możemy się spodziewać, że działalność w związku będzie się jedynie rozszerzała, a nie, a nie zawężała. Chciałbym podziękować Państwu, pracownikom, dyrektorowi za przygotowanie dzisiejszej wystawy, e, za zorganizowanie tego spotkania. Niemniej ważną częścią tej wystawy są właśnie eksponaty byłego komendanta, mojego kolegi. Państwa pracownika Mirka Walickiego. Nie ma zbyt dużo osób wśród strażaków, które chciałyby się tak interesować, tak zaangażować w historię ruchu ochotniczych Straży Pożarnych. Od kiedy komendant Walicki, brygadier, został przewodniczącym Komisji Historycznej u nas Związku, naprawdę ta działalność się podniosła. I mogliśmy liczyć na nowe publikacje, na konkursy kronik prowadzone przez Komisję Historyczną, na pomoc tym Ochotniczym Straży Pożarnym w tym, żeby udokumentować swoją stuletnią tradycję. W jaki sposób to zrobić? Nie jest to proste. Komisja Historyczna naprawdę działa w sposób bardzo dobry i pomaga Ochotniczym Strażom Pożarnym udokumentować swoją, swoją działalność. Wiem, że z zamiłowania Mirek jest historykiem i zbiera różne pamiątki. Na wystawie w Gablotach widziałem poukładane jego trofea. Myślę, że należy się z nimi zapoznać i naprawdę wielka sprawa, że możemy dzisiaj to tutaj zobaczyć. Miałem możliwość obejrzeć Izbę Tradycji w Radzyniu. I naprawdę powiem, że też robi wrażenie, polecam Państwu, jeżeli ktoś tylko by mógł, żeby Izbę Tradycji odwiedzić i zainteresować się ochotniczymi strażami pożarnymi, czy to z publikacji, czy z innych źródeł, którą, które mają Państwo możliwość tutaj pozyskania, zobaczenia, czy yy, sprawdzenia, w jaki sposób można, można poznać działalność ochotniczej straży pożarnej. Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować, bo tak jak mówiłem w okresie pandemii nie jest to proste, a dla nas, dla strażaków, ochotników ten okres stulecia jest bardzo ważny. Obawialiśmy się, że nie będziemy mogli go pokazać. Przygotowujemy się z obchodami stulecia, wojewódzkimi obchodami stulecia ochotniczych straży pożarnych, związku ochotniczych straży pożarnych na terenie. Województwa Lubelskiego w Zwierzyńcu 26 września. W tym miejscu, gdzie na województwie lubelskim rozpoczynał działalność Bolesław Chomicz, nestor pożarnictwa, ochotniczego pożarnictwa w naszym kraju. Myślę, że będzie to bardzo ładna. Myślę, że pandemia pozwoli, doniosła uroczystość, na której Strażacy ochotnicy zostaną nagrodzeni, docenieni i e, pokaże to tą stuletnią tradycję naszego związku w województwie lubelskim. Jeszcze raz dziękuję panu dyrektorowi, dziękuję państwu za przygotowanie wystawy na temat stulecia związku i podsumowania konkursu plastycznego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie dyrektorze. Chciałabym się odnieść zarówno do wypowiedzi pana dyrektora Sławeckiego, jak i do wypowiedzi pana dyrektora i wspomnieć tutaj o kilku wątkach, które się pojawiły, rozszerzyć te wątki. Przede wszystkim tak, chciałabym powiedzieć o tym, że już nasz konkurs Książka Roku dobiega końca to znaczy dobiega końca zbieranie prac. W tym konkursie. Do 22 maja zbieramy jeszcze publikacje, które 11 czerwca w czasie takiej gali corocznie przez nas organizowanej zostaną uhonorowane, oczywiście wybrane publikacje bawrzynem Pawła Konrada. Ta kategoria, o której wspomniał Pan Dyrektor, to jest kategoria właśnie w ty, tegoroczna w związku z obchodzonym 2021 rokiem, roku stuleciem Związku Ochotniczych Straży Pożarnej, mamy taką kategorię na najlepszą monografię Ochotniczej Straży Pożarnej na Lubelszczyźnie, wydaną w latach 2017-2021. I te monografie, które już za chwilę będą oceniane przez jury Konkursu, mogą Państwo zobaczyć na naszej wystawie. A jeżeli jeszcze jakaś Monografia do nas nie wpłynęła. Do 22 maja mają Państwo czas. Będzie to specjalna kategoria i myślę, że to będzie też duże wydarzenie w czasie tegorocznego rozdania Wawrzynów Pawła Konrada w konkursie Książka roku 2020. A później, tak jak pan dyrektor był łaskaw zauważyć, te wszystkie publikacje wędrują do naszego działu Bibliografii Lubelszczyzny i wiedzy o regionie, którym kieruje pani Bożena Błońska, i tam można z tych monografii. Korzystać. Pan dyrektor odniósł się również w swojej wypowiedzi do naszego cyklicznego programu internetowego, który prowadzimy w środy o godzinie 10 pod nazwą Poranek u Hieronima. Tam podejmowane są różne tematy, nie tylko biblioteczne. I, proszę Państwa, 5 maja, tuż po święcie e, świętego Floriana czyli patrona strażaków, mieliśmy program pod tytułem Pod Egidą Świętego Floriana, czyli Strażacki Poranek u Hieronima i gościem Pana Dyrektora i gościem Studia Poranka był starszy brygadier Szczepan Goławski, zastępca lubelskiego komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, który podobnie jak Pan Dyrektor wspominał o tym, że straż to nie tylko pożary. Że straż to szeroko rozwinięta służba ratownictwa. I tak należy dzisiaj na straż pożarną patrzeć, chociaż tak zawsze było. W tym XXI wieku nowe wyzwania stoją przed strażą, i o tym między innymi mówili goście naszego poranka u Hieronima. Jeżeli państwo nie oglądali, zapraszam, jest zarchiwizowany na stronach naszej biblioteki. A teraz chciałabym poprosić, tak jak pan dyrektor to już wcześniej zapowiedział, poprosić o głos pana Mirosława Walickiego, młodszego brygadiera w stanie spoczynku, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chciałabym kilka faktów z życiorysu naszego kolegi, bo tak mogę powiedzieć. Kiedy dał mi swój życiorys na dwóch stronach A4, powiedział, że jest to życiorys w skrócie. Więc ja z tego skrótu zrobię jeszcze jeden skrót i powiem tak, że czynna służba pracy, czynna służa w pożarnictwie to od 1987 roku. Liczne szkoły, kursy szkolenia, między innymi szkoła chorążek pożarnictwa w Krakowie, Akademia Obrony Narodowej, a również szkoła w szczytnie, również różnego rodzaju studia podyplomowe, także życiorys jest naprawdę imponujący, ale ponieważ spotykamy się na uroczystości związanej z pożarnictwem, pożarnictwem, to chyba najbardziej ważne będzie to, co powiem teraz, że udokumentowany od 1 września 1987 roku do sierpnia 2016 roku udział na terenie rejonu i powiatu radzieńskiego w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

To były 592 wyjazdy, a jeżeli doliczyć jeszcze udział w działaniach w trakcie nauki w szkole chorążyk pożarnictwa w Krakowie, to tych wyjazdów było ponad 650. A w tych wszystkich wyjazdach Mirosław Walicki, pan Mirosław Walicki, dowodził działaniami ratowniczymi 514 razy. I to chyba jest ta najcenniejsza i najważniejsza informacja, jeżeli chodzi o służbę w pożarnictwie, bo nie pracy, ale właśnie służby w pożarnictwie naszego kolegi. A zbiory, kolekcjonerstwo to też jest niezwykle ważna a, część jego życiorysu. Myślę, że nie odmówi w WBP i porozmawiamy jeszcze o pasjach kolekcjonerskich szerzej. Natomiast no, dzisiaj jeszcze ustalaliśmy tuż przed otwarciem wystawy, że jest pokazana tylko e, niewielki, niewielka część tej kolekcji, bo na przykład hełmy strażackie i te dawne i te takie bliższe naszej rzeczywistości do gablot nam się nie mieściły, więc będziemy musieli to w poranku u Hieronima po prostu pokazać. Zapraszam. Szanowny panie dyrektorze, szanowni państwo, drodzy druchowie, bo tak sobie ostatnio analizowałem właśnie, skąd to się we mnie wzięło, to zbieractwo. To się chyba zaczęło w tym okresie, kiedy przyszedłem, kiedy wstąpiłem do służby w 1987 roku. Pamiętam, już nieżyjący komendant, jeszcze wtedy major Antoni Rusinek pasjonat, zbieracz także tego sprzętu. To on najważniejszy sprzęt zebrał do Izby Tradycji, bo jeszcze w tamtych czasach mógł, miał szersze możliwości nam młodym polecił odczyszczenie, odrestaurowanie między innymi takiej sikawki, która znajduje się w Izbie Tradycji w Radzyniu. To Sikawka ośmioosobowa. Ośmiu ludzi musiało ciężko pracować, żeby ją, nią normalnie się dobrze posługiwać. Sikawka polska, ale wyprodukowana jeszcze za czasów carskich w Warszawie w firmie Trecera. No i tak to jakoś się porobiło, że yy, odczyściliśmy... Było to na pewnej zmianie służbowej, było trochę czasu, nie było wyjazdów. Odczyściliśmy i padło hasło, a może byśmy tak spróbowali ją uruchomić. No i blisko hydrantu podłączyliśmy, zobaczyliśmy, no, gdzie cieknie. Szybka decyzja, uszczelnienie tłoków, bo to tam dwa tłoki pracują, do wieczora wyszło że Państwa, namiot był rozstawiony, nie namiot, zbiornik wodny był rozstawiony, sikawka ponad stuletnia i zassała, i podała wodę. Coś wspaniałego. No i od tamtego czasu tak po prostu intrygowało, intrygowało sprawy związane z Izbą Tradycji. Zakończyło się to w 2016 oddaniem, że tak powiem, no w nowym wymiarze tej Izby Tradycji. Szanowni państwo, obchody stulecia powstania Związku OSP stanowią ukoronowanie stuletniego procesu historycznego jedności polskiego ruchu strażackiego, jego dorobku dziejowego, którego spadkobiercą właśnie jest dzisiejszy związek, o którym tutaj tak duże i pięknie powiedział mój kolega Grzegorz. Dzisiejsza wystawa w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej to wydarzenie, które moim zdaniem wspaniale wpisuje się w ten jubileusz łącząc tegoroczne prace plastyczne uczniów szkół województwa lubelskiego z przedmiotami i literaturą pożarniczą posiadającymi wieloletnią historię. Co wystawiamy? W gablotach jest wystawiona między innymi. Kurtka mundurowa oficera OSP z końca lat 30. XX wieku. To jest ostatni wzór praktycznie kurtki przedwojennej mundurowej. Bo od początku powstania związku, umundurowanie strażackie też ulegało pewnej ewolucji. Eksponujemy także czasopisma pożarnicze z lat 20. i 30. XX wieku zawierające między innymi artykuły z życia Straży Pożarnych i Związku Straży Pożarnych Województwa Lubelskiego. Jest tam jeden przegląd pożarniczy z 1927 roku, jeden, jeden numer przeglądu oprawiony oddzielnie, dlatego że, no to taki patriotyzm lokalny, dlatego że znajduje się tam relacja z pierwszego udanego Zjazdu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Razyniu Podlaskim. No wiadomo, na terenie Radzynia i, i, i powiatu razyńskiego działałem, w związku z tym no, no, chciałem to tak wyodrębnić. Znajdują się tam także kalendarze strażackie z lat 20. oraz kalendarze oficera strażackiego z lat 30. XX wieku. A także kalendarz strażacki wydany w czasie okupacji nie, niemieckich, niemieckiej. Zostało wydanych trz, dwa lub trzy kalendarze tego typu za okupacji niemieckiej. Wymienione kalendarze zawierają między innymi składy zarządów i rad powiatowych Związków Ogólniczych Straży Pożarnych Województwa Lubelskiego. Eksponujemy także instrukcje ćwiczebne. I podręczniki z zakresu budowy i eksploatacji sprzętu pożarniczego, zarówno przedwojenne, wydane w okresie okupacji niemieckiej oraz powojenne. Eksponujemy informatory pożarnicze i regulaminy służbowe z lat 50., medale okolicznościowe wybite z okazji uroczystości jubileuszowych. Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Lubelskiego. Pokazujemy odznaki Związku Floriańskiego, który kilka lat funkcjonował także na terenie województwa lubelskiego przed powstaniem oddziału wojewódzkiego Związku w Lublinie. To było takie to był taki okres na początku lat 20., kiedy Nastąpiło takie płynne przejście od zarządu Związku, od Związku Floriańskiego do oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Prezentujemy także odznaczenia i odznaki związkowe obecnie nadawane. Na zakończenie chciałem powiedzieć jedno a mianowicie to, że pomysłodawcy i organizatorowi, dyrektorowi i druchowi jednocześnie Taduszowi Sławeckiemu gratuluję i dziękuję jego współpracownikom także za to, że doszło do tego moim zdaniem pięknego wydarzenia i dziękuję za możliwość uczestnictwa i wyeksponowania. Tej części zbiorów, która dała się bez kolizji nie wyeksponować, bo tutaj pani powiedziała właśnie o hełmach. <laughs> Ale to tak, jak żeśmy ustalili, może jeszcze na to przyjść czas. Dziękuję ślicznie. Chciałabym jeszcze w imieniu i pana dyrektora, i biblioteki podziękować panu Dariuszowi Gablikowi za. Prace plastyczne, które po pierwsze zostały nam przekazane na wystawę. I stanowią bardzo piękną i taką barwną, ale też interesującą, bo zawsze kiedy myślimy o wyobraźni dzieci, to jest coś interesującego, część naszej wystawy. Natomiast to, o czym mówił pan dyrektor, że prace te niektóre zostały wybrane i pojechały do Warszawy i tam zostały zauważone i nagrodzone, również mogą państwo obejrzeć w formie takiej krótkiej wystawy. Internetowej na naszej stronie, a zatem i na wystawie tutaj w bibliotece, i część tych nagrodzonych prac, która ma swoją, które mają swoją dalszą warszawską odsłonę, można u nas zobaczyć, bądź na wystawie, bądź na stronie internetowej. Dziękujemy bardzo jeszcze raz panu Dariuszowi Gablikowi i mamy nadzieję, że to nie była ostatnia wystawa. Prac plastycznych na temat pożarnictwa w naszej bibliotece. Bo muszę powiedzieć, że i te na dole, i te, które zamieszczaliśmy na stronie internetowej, bardzo nam się podobały. Tak, jak zresztą powiedział pan dyrektor, dzieci mają fantastyczne spojrzenie na rzeczywistość, i te prace właśnie tego dowodzą. Nawiasem mówiąc, pan dyrektor, tak, y, ma dużą. Y, dużą empatię, dużą y, czułość, jeżeli chodzi o dzieci, bo przecież nawiązuje do swojej pracy jako ministra edukacji narodowej, a w pożarnictwie zajmuje się również młodzieżą, bo działa w komisji młodzieży. Stąd też takie właśnie oto działania na rzecz, y, y, na rzecz młodych ludzi, którzy, może jak Wojtek, chcą zostać strażakiem. A prace dowodzą również to, o czym panowie obaj mówili, że nie tylko chłopcy widzą swoją przyszłość w pożarnictwie, bo i na tych rysunkach panie strażaczki też się pojawiają. Jeśli chodzi o te prace, my też byliśmy w jury. Kilka lat temu był pan Jacek Wałdowski, teraz dwie kolejne kadencje. Adelina Gierszon, także. Nie ja wybierałem, ale mieliśmy wkład w to, żeby wybrać te najlepsze prace. Chciałem podziękować, bo dzisiaj jeszcze raz mówię, nie prosiliśmy nauczycieli i uczniów. Nauczycielom, uczniom, tam niektóre na tych, co Pani Ewa prezentacji robiła, są i, i, i imiona i nazwiska tych dzieci. To jest dla nich duże wyróżnienie, ale też no, to pokazuje, że w szkole no, ktoś musi nad tym nadzorować, ktoś musi pracować. Jeszcze raz... Gratuluję i dziękuję. Natomiast wspomniał tu dr. Szyszko o współpracy międzynarodowej. Ta współpraca jest i to bardzo dobrze, szczególnie z niemieckim Związkiem Strażackim, francuskim, węgierskim, czeskim, słowackim. Natomiast niestety nie ma chłodniczych straży pożarnych na wschodzie, bo nie wszystko musi być państwowe, więc zniszczyli, a później w czasie pożarów, gdy nie mają tego wsparcia, po prostu nie bardzo sobie umieją poradzić w tym wszystkim. I kraje, które, tak jak Anglia, zlikwidowały chodnicze straże, dzisiaj odbudowują. Byłem w Birmingham na takiej właśnie konferencji, gdzie chcą od nas wzorców, bo Państwowa Straż Pożarna nie jest wydolna, nawet nie finansowo, tylko osobowo. A taką ciekawostkę na koniec jeszcze powiem. Siedzibą Światowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych jest Japonia. Także tam w Japonii się mieści cała siedziba i na zjeździe cesarz jest apolityczny. Cesarzowi nie wolno rozmawiać o polityce. To jest jedyna organizacja, do której przychodzi cesarz. I między innymi druh starownik kiedyś uczestniczył w Japonii w takiej konferencji i od cesarza przywiózł sakę. Także też yy, nagradzę tych wszystkich gości takimi sprawami. To już tak na luzie. Moi drodzy, yy, bardzo proszę na dole, każdy już indywidualnie sobie obejrzy to wszystko, bo też ze względów pandemicznych nie chcemy nikogo narażać. Dziękuję naszej ekipie, która już drugi odcinek przygotowała. Tamten jeden był. No i jeszcze mamy tu zapowiedzianego kapelana, więc przyjdzie druh ładniak. Druh! Proboż parafii świętego Andrzeja Boboli teraz, który, no, musimy go chwytać, bo niedługo będzie już pielgrzymkę przygotował do Częstochowy, bo to jest człowiek, który ma wiele, wiele talentów. To też powie o tej innym obliczu straży, o tym działalności duszpasterskiej. Też warto powiedzieć, że co pięć lat jest organizowana pielgrzymka starzaków na Jasnogórę. Proszę Państwa, miałem okazję być na dwóch takich pielgrzymkach. No, około 100 tysięcy strażaków w mundurach zobaczyć z murów jasnogórskich, no to robi to wrażenie, ciarki przechodzą. A też taka ciekawostka, biliśmy księgę rekordu Guinnessa, 2,5 tysiąca muzyków z orkiestr dętych, jednocześnie grało barkę, jednocześnie grali e, utwory. To rzeczywiście jest przeżycie takie, że no, warto kiedyś tam być i warto pojechać. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, za rok, w maju uda nam się Taką już otwartą pielgrzymkę zrobić. Więc proszę też zwrócić uwagę na taką niebieską książkę, grubą, wydaną na stulecie straży. Tutaj kolega z Namieroski obejrzał, mówi: No, nie ma się do czego przyczepić. On wie, co mówi. I mówi: No, taki majstersztyk wydawniczy. Także to też ze względów takich no, wydawniczych warto zobaczyć, jak zostały uhonorowane, szczególnie. Zdjęcia, zdjęcia z 1905 1907 roku, które jakościowo niczym nie ustępują, zdjęciom, które są teraz aktualnie wykonywane. Rozgadaliśmy się, ale to myślę, że przez szacunek dla tych, którzy przed nami w nie takich czasach tworzyli, nieśli pomoc. Dzisiaj przecież strażacy byli przy ASF-ie, byli przy Ptasiej-Grypie, rozwodzili. Maseczki, podwozili na szczepienia. To jest ta, taka inna oblicze straży, które nie kojarzy się nie tylko z ratownictwem ogniowym. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję.